Cześć wszystkim, Dicey Dungeons 2. W maratonie odcinek drugi, w grze odcinek 41. I w dniu, w odcinku dzisiejszym idziemy walczyć błaznem. Bostrasz, co? Robimy bostrasza. Tak więc spróbujmy tego bostrasza. Tak, wstęp, przywitanie jest. To możemy od razu przejść do gry. Och, popatrzcie. Znaczy, patrzcie tylko, przecież to błazen. Nie wiem jeszcze, jak wygląda bossrush u błazna, więc zaraz się okaże, jak to rozpoczniemy. Witaj, mój błazenku. To nie skończy się dla ciebie dobrze. I tak, albo idziemy pod lód, albo idziemy pod tarczę. Ja bym wziął tarczę. No tak, no bo błazen w sumie nie ma pierwszego piętra. Ciekawe, czy będzie mógł coś ulepszyć. Dobra, bo jest na razie setu. No to pewnie po odblokowaniu tego to albo będę miał usunięcie karty, albo coś tam innego. No jest HP dosyć, żeby pokonać błaznem te wszystkie bossy. Tych wszystkich bossów, tak? Ich było 13, nie? Więc tak. O. O, i teraz jest. Trochę ciekawostek. To najpierw skrzynki. Czyli po prostu mieliśmy setup, czyli wstęp taki jakby. I teraz możemy podejmować decyzję. Ja zbieram wszystko. Chociaż w sumie nie mógłbym, mógłbym nie zbierać wszystkiego. Swap the enemies next target. Nie? Tego nie chcemy. Niszczenie karty, jak wiecie, to nie moja bajka. Jest tutaj Bumplicate. Czyli tak, bumpujemy kostkę. Bump powtarza się w następnej turze, ale jest to dezaktywowane na następną turę. Ja bym bardziej był za kociołkiem. Dynamitu nie bierzemy. I ostatni sklepik, tutaj będzie, zdobywasz combo, używasz tego itemu, w tej turze, to deal 2x damage, bardziej bym się skłonił na prick roll, więc ja wezmę to, co mi nie będzie zawadzać w talii, nie? I mogę nawet to kupić. Ok. Kupione dosyć. Teraz kopiowanie potem. Najpierw ulepszenie czegoś. Aha, tu jest. A, czyli w sumie to mi jest niepotrzebne. No to to jest w sumie dwa samochodziki za stracenie życia. Trochę za późno to przeczytałem, ale ważne, że w ogóle przeczytałem. Bamy, bumy. Odbicia, duplikacje, są dwie. Żelazna tarcza i takie tam. Chociaż tarczą trzeba ulepszyć. A to? O, split total into 4. Czyli dwie kostki splituje na 4. Ok. O, a to? Get some dice, that up to... Aha, czyli wrzucą tu 7 i w następnej turze 7... Jakieś dwie kostki łącznie wartości 7 mi zwróci. Dobra, no to ja ulepszam oczywiście tarczę. Czy z tarczą trzeba ulepszyć, bo na dublach to my tego robić nie będziemy. Ok, teraz kopiowanie. A kopiowanie użyjemy na... Na co w sumie? Dobra, jeden cios tarczą może się uda, że dwa ciosy tarczą będą obok siebie. I jeszcze skupimy coś, co jak jest pojedyncze, to średni pomysł, żeby to... To weźmy żelazną tarczę. Jak będziemy mieli teraz wszystko podwójnie, no to może się uda, że coś się tam wylosuje podwójnie w naszej grze. I nie wiem, po co mi to jabłko. Okej. Jabłko się nie przydało.
Łazem miał dwa dodatkowe pięterka, nie? I zaczynam od ludzika. Tego złodziejaszka. On grał tak jak złodziej, nie? Tak. Z każdą turą ma jedną kostkę więcej. Atakuje nas tak jak złodziej w sumie. Bo złodziej też ma sztylecik, ma dzielenie kostek. No. Ice Mound here. Oh, and nowhere dies. Well, I'm not supposed to be here. So don't tell Lady Luck. Okej. Dobrze, więc atakujemy. Najpierw to powiększamy ilość kostek. Mamy 22 karty. I pstryk. To pytanie, czy my użyjemy tych 22 kart. Na razie to nam się nie zapowiada to, bo nie mamy dubli, jeśli chodzi o karty. Jest Car Crash. No jak będę chciał, to mogę sobie stracić to życie. Tylko musiałbym mieć musiałby być sens tego. Okej. Okay. Nie wiem, co dawały te samochodziki. Aha, roll 2, 2 ekstra kostki w następnej turze. No, za 4 HP. To sobie tylko kostki losujemy. Oni mnóstwo życia mają, przeciwnicy. No to bossowie, nie? Okej. Okay. No i dało nam mi piątkę i jedynkę za 4 HP w poprzedniej turze. No to coś trzeba teraz z tymi kostkami zrobić, nie? Na pewno nie mamy jak odrzucać, więc bawimy się jedynkami. Trójkę oczywiście mogę tu wrzucić. Coś się tam zaraz ten zepsuty hakszą, nie? Tak się to nazywa. Z angielskiego na polski. Więc się zaraz to wykorzysta. Brick roll, nie pamiętam co to było. Więc sobie rozłożymy na jedynki. Albo nie tylko na jedynki, po prostu czwórkę i dwójkę. Weźmiemy ciernie. Dwa ciernie tam był? Myślałem, że jeden tam był. Okej. Dobra. Atakujemy. Odrzucamy. Te bamy to tylko do odrzucania będę miał. Bo jak na razie nie mam ich jak użyć. A no. Są za słabe. Skoro mamy lepsze karty. Bumplicate teraz będzie użyty. Dobra, odrzućmy. Spróbujmy dojść do końca. Tutaj mamy jeszcze jeden cios tarczą, więc mogę wykorzystać to w ten sposób. Niech mi da kostki dwie następne. Za 4 HP warto. Póki jeszcze mamy dużo życia, to warto. A nie zabrało mi życia, nie? Za... Tu jest jeszcze jedna żelazna tarcza i duplikacja. Chyba mi nie zabrało. Ale tu jeszcze zadajmy obrażenie. O, jest 13. To bardzo fajnie. Mam na myśli, że nie zabrało mi chyba dwóch tarczy, nie? Jak użyłem tam wtedy te dwie. Chyba, że coś we mnie się odbiło i nie zauważyłem. Okej, podzieliło mu jakąś kostkę, nie widziałam jaką. W 40 życia dopiero ci zbiłem, teraz się trochę sam kaleczysz. On też będzie miał tę kostkę w sejfie.
Nie przebił się przez całą tarczę, więc mi tylko tarczę objął. Dobra, mamy jakieś tam różne kostki. Teraz nie wiem, które to są kostki, które wyszły z 7. Może nawet nie jedna wyszła kostka, a nawet więcej. Może więcej tych kostek wyszło. Na pewno 2 mamy kostki za stracenie 4 HP. Dobra, to co? Atakujmy go z tych... W sumie ile mamy tych kostek? 9. No. To można się trochę zatarczować. No, my jesteśmy pod tarczą ustawieni, więc jesteśmy bezpieczni. Możemy sobie zabierać to życie. Tylko po to, żeby pstryka ładować. Bo jak ja mam tarczę, to mi w życie niektórzy nie będą trafiać. Więc to się opłaca, żeby mieć tam ten skillek. Chociażby pod to, że no... Oni atakują w tarczę, a ja mogę jakoś to wykorzystać. Jakoś sobie tego pstryka mogę naładować, tylko że już go w tej walce nie użyję, nie? Bo cios tarczą kończy sprawę. No, więc ten cios tarczą, skopiowanie go. W momencie, kiedy jesteśmy ustawieni na atakowanie tarczą, bardzo fajnie. Teraz są te ludziki. 5 życia mają. No tak, tylko nie na długo to 5 życia. To zrobimy sobie w ten sposób. No tak, bo jeszcze w poprzedniej walce użyłem tego Bumplade'a. I to stąd się wzięły te... Taka ilość kostek, nie? Dobra. Zaraz zaatakuję z tarczy. Tylko najpierw sobie pomnóżmy kostki. Jak będę chciał, to mam tutaj leczenie, nie? Ma tylko 2 kosteczki, czyli zada... Aha, wydawało mi się, że on... Czekaj, jak to jest? One mają taki atak. Kiedyś miało je zupełnie inny. Chyba, że później będzie tak atakować. Ja kojarzę, że te ludziki inaczej atakowały. Dobra, leczmy się. Teraz te kostki rozdzielmy na 4. To odrzucamy. Tu duplikujemy, tu atakujemy. Tarcza raz, tarcza 2. Lecz się. 2 tarcze, 2 ciernie zdobywam. No dobra, mogą być 2. Mi to nie przeszkadza. Odbicie. Mogę w sumie już odrzucić to odbicie. Jak on Bumplicate jest czarny, bo jest teraz zdezaktywowany. Czyli teraz mi... O, myślałem, że to w ogóle się nie pojawia. A to się pojawia jako nieaktywny skill. Czyli niepotrzebnie mi miejsce zajmuje, nie? Okej, okay, nie użyłem tego, ale mamy 16 tarczy. Czyli w zasadzie on nas nie zaatakuje. O tak, bo atakuje 2 za każdą kostkę, jaką ma... Okej, okay, i teraz po tej walce, po tej turze go nie będzie. Czyli to 14 użyję później. Najpierw to ja potrzebuję... zrobić jakieś te 4 obrażenia. No, chociaż zobaczmy, czy przechodzi na następne życie, nie? Bo oni mają jakiś inny atak, te audiencji. Mieli kiedyś inny, teraz też mają inny. Chyba, że to na błaźnie tak to działa, że są, mają taki atak, a później będą miały inny? Nie wiem. No 2 ciernie tu są, nie jeden. Dwadzieścia tarcz i co mam z tym zrobić? On mnie nie przebije tej tarczy.
On mi tej tarczy nie przebije. Zrobi atak jedną jedynką. 16. 16 za 2, nie? Może po prostu zrobili taki atak. Tylko po to, żeby no, te ludziki nie musiały tak ładować tych 8 kostek na atak, co mieli wcześniej. Uff. Dobra. Tarczę odwróciłem, co nie mogłem użyć. Róbmy to. Los dziel na 4. Odrzucamy to. Żelazna tarcza raz. Teraz tutaj trójka. Ja nie mogę się z tych kostek wydostać teraz. Mam ich, powiedzmy, no, dosyć dużo. Nawet nie wiem, czy nie za dużo, jak na te karty, które jeszcze przyjdą. Okej, raz tutaj. Raz tutaj i koniec. Bumplicate jeszcze był nieaktywny. Okej, no to bierzemy. Teraz jest AOIFA. No to będziemy chyba grać na te same karty, co? I w końcu będzie jakiś przeciwnik, który no chociaż na jakiś czas mi tarczę zdejmie. I pierwszą walkę, pierwsza walka, gdzie wykorzystuję pstryka. Pstrykajmy. Użyjmy tego pstryka. Prickroll, no to tutaj w sumie mogę trójki użyć. Okej, mamy same piątki. No to trochę nie fajnie, bo chociaż mogę jeszcze się uratować tym tu. No to parzysty jest potrzebny tutaj, parzysta. Znalazła się parzysta. Atakujemy dalej. Piłkarzą do żonglowania zostanie użyta trójką, więc ja sobie jeszcze parzystą zrobię. Odbicie też zostawię. Czyli leczymy. O, kwaśny cukierek się znalazł. Okej. Jest trójka z powrotem. I pek. Się wyleczyłem z tego, co straciłem. O, kwaśny cukierek, jak jest pełne życie, to atakuje. A nie leczy. Ale no połowę, dosłownie połowę życia jej zabrałem w jednej turze, nie? Ona tylko sobie przywzięła dwie tarcze. Co ciekawe, ona mogła użyć wszystkiego. Ona mogła dosłownie użyć wszystkich kart, jakie tam miała. Minus jeden, że no na trzech tarczach to mogła zrobić. Więc ponieważ ja miałem ciernie, to tą tarczę, co sobie założyła na pawężem, no to sobie ją całą spaliła. Całą tarczę, co sobie nałożyła, spaliła sobie. Podwoiłem czwórki, bo bardziej parzyste są potrzebne niż nieparzyste. No chociaż i tak jednak tylko wystarczyłaby. Dobra, to jeszcze odbicie użyjemy. Czyli czwóreczka tu. O, zaatakowałem kwaśnym cukierkiem dzisiaj po raz pierwszy. Się czuję za dobry. Ale bostrasz jeszcze będziemy przechodzić na trybie trudnym. Nawet mogę zrobić tak. Koniec. Bostrasz jeszcze na trybie trudnym jest dostępny. Jestem ciekaw, jak on tam będzie wyglądał. Dobra, raz, dwa, trzy, miecz, raz, dwa, trzy, tarcza. Raz, dwa, trzy, Audrey, zaczynamy walkę. Mam nadzieję, że nie pomijasz treningów. A może jakieś treningi, bo ja nie słyszałem o nich. W sumie tak się dziwię, że... Znaczy inaczej, błazen ma 4 kostki. Normalnie miał 3 kostki, nie? 5 kostek to miały inne kostki, a błazen miał zawsze 3, tak jak wiedźma. Więc to nie jest nowością, że ma 3 kostki, ok, ale 4? No to nie spotkałem jeszcze się z tym ubłaznę, żeby miał 4 kostki na walce z bossem. No chyba, że byłby to tamten tryb, który wymaga zabierania kart. No to tam wtedy miał 5 kostek, ale normalnie w każdej walce miał 3 kostki.
Okej, okay, i pozbijał mi tarczę, nie? Samochodziki. Dobra. Teraz używamy tego. Ten samochodzik jest w porządku. Za 4 życia to mam 2 kostki w następnej walce. Ulecz się. Odbicie użyjemy. Bama, odrzucimy. Jedyneczka tu. Trójka. Pyk. Podziel to. Mogę na razie nie używać tych ciosów tarczą. Jeszcze mamy trochę tarczy do nabicia sobie, więc... Okej, więcej nie znajdę. Więc teraz już użyjmy tego. Odrzucamy. A no tak, bo już wiem, o co chodzi. W poprzedniej walce, w tej, co się zastanawiałem, gdzie się moja tarcza podziała. Jak ja sobie zabieram życie, to ciernie się aktywują. Ciernie się zaktywowały i zaatakowały moją tarczę. To o to chodziło. Okej. Nie potrzebuję tarczy, załadujmy sobie to. Okej, zaatakował 2 razy i mi zbił prawie całą tarczę, więc w końcu ktoś mi się przedostanie do życia może, co? Pod warunkiem, że zdąży zaatakować. Bo to jest ostatnia tura z... Może niekoniecznie ostatnia. Zróbmy pstryka. Dobra, użyj tego. Z powrotem mam 13 tarczy. Rusty Haxo to jest to, ok. Czyli jeszcze będziemy walczyć. Ona by musiała... Ten przeciwnik. Audrey to chyba ona, nie? W sumie kitkę ma jak ona, a wyglądem przypomina jego. Audrey. On Audrey, ona Audrey. Bardziej pasowałoby ona Audrey. Raczej jest to ona. Więc ona, żeby mi się przebiła do życia, to musiałaby użyć w poprzedniej turze wszystkiego na maksa. Ale nie miała jak. Pingwinek. Mamy 5 monetek, nie? A pingwinek kopiuje kasę. Pingwinek. Tego tutaj nie użyję. Ja sobie użyję tego w ten sposób. Tutaj zrobimy tak. Przerzuć. Ok. Użyj tego. Mamy użycie tego. Ok, i będzie 8 obrażeń w tego pingwinka. Statusy to tu jest. Statusów mamy mnóstwo nałożonych. Ok, przebiła się przez tarczę. Czy przebił się przez tarczę pingwinek? Następnym atakiem to się na pewno przebije. Ten skill atakuje zawsze za 5. 2 monety będzie miał teraz. No tutaj, jak jeszcze raz to w tą szóstkę użyję, to zawsze będzie miał monety. Z tego to mu się monety gromadzą co turę. A tutaj ma jeszcze inne fajne ataki, które też wymagają kasy. Więc musi sobie je kupować, nie? Po to ta kasa od nas dla niego. Jedyneczki sobie robię. Duplikujemy szósteczki, no nie ma lepszej opcji. Bamy sobie odrzucamy, ponieważ nie mamy w tej walce tych kart od powiększania sobie ataków z booma,
to mi niepotrzebny ten atak. I on jest tylko po to, żeby odrzucać. Dyszka. Dokładnie 9 w niego weszła. Jeszcze 12. Czy ja dojdę do żelaznej tarczy? Chyba dojdę. Więc spróbujmy. Tak, doszedłem do żelaznej tarczy. Czyli mogę jeszcze tarczę sobie powiększyć. I dojdę do jeszcze odbić tutaj. Odbicie raz. Wow. Bumplicata nie użyję, nie? No. Okej, 22 tarcze. Okej. Trochę tarcze zostało mi z poprzedniej tury, nie? Okej. On nawet jak maksa zada, to mi się przez tarczę nie przebije. Czy jak gramy na tarczę, czy w ogóle jak gramy na cokolwiek, będąc błaznem, cokolwiek jak gramy, jesteśmy zbyt mocni. Zdarza się, że przegramy. Ale to tylko dlatego, że kostki nam nie dopisują. A tak, no to się nawet nie muszę martwić. Wow, zbita cała tarcza. Jego. Moja jeszcze aktywna. Okej, użyję za 10. Coin gun. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał boss rush u wiedźmy. Boss rusha u wiedźmy jeszcze nie widzieliśmy. Bo do niego nawet nie doszliśmy. Okej, atakujmy z tego, co tu jest. Na każdą walkę jesteśmy z pełnym HP, bo nie zdążą nas zaatakować. Ja jedynie samego siebie zdążę zaatakować, a oni już nie. Okej, może skaczacz da radę nas zaatakować. Może ona da radę. Chociaż słodkie rzeki spływają nieprzerwanie do morza, morze przepełnione jest solą, dlatego nieważne ile razy przyjdziesz mi ze mną walczyć, i tak przegrasz. No, widzę, że skaczacz ma nowe teksty. Takich tekstów skaczacz wcześniej nie miała. Atakujemy. Nasza walka głównie się opiera na atakowaniu od tarczy, bo nie mam innych ataków. Okej, trochę się sam poobijam. Szósteczka. Tarcza. Tarcza, tarcza. Okej, i teraz atakujemy pstrykiem, póki go mamy. Będzie odbicie jeszcze. To ja użyję tego. Bo bam idzie, to się użyję z pstrykiem. Niestety nie ma trzeciego bama, żeby użyć. Ale będzie atak. Patrzcie to. Oh my god. 4, oczywiście, że 4. Jak się bamy wszystkie użyje, no to łącznie mogą chyba do czterech obrażeń zadać, nie? 1, 2, 3, 4. Czyli 10 obrażeń chyba wychodzi, nie? 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 4, 10. Więc łącznie z boomów, jak się wszystkie użyje, można zadać 10 obrażeń. Okej. Poraziłaś mi wszystko. Nawet najmocniejszy atak. Użyła go. Zobaczcie, że nie jest w stanie się przebić przez moje tarcze. Więc ja jeszcze mogę tą resztką tarczy się dobić. Okej, wyleczyło mnie znowu. Skaczacz pokonana. Ile tych jeszcze bossów było? Do 13 piętra, nie? Jest teraz piętro 9. O, Pumpkin Spice. Ci bossowie są za słabi na moją tarczę. Come in, come in. Time for a pumpkin pie, do you think? By which I mean a pea meat, bee meat, a pumpkin. Out of you. Out of you, okay. Atakujemy, out of you.
Okej. Okay. Trochę się karty tym razem inaczej polosowały, więc dostaniemy jakieś poważne obrażenia. Okej, okay, pierwszy przeciwnik, na którego nie zrobiliśmy mocnego ataku w pierwszej turze. Coś nowego. Vanish. Czyli duplikacje nie działają. No, jedynka, dwójka sobie poszła. Na szczęście jest 3 i 5 w zapasie. Okej. Okay. To ja zrobię sobie... No, duplikacje nie działają, to piłkę do żonglowania się użyję. Atakujemy poważnie. Tarczy nie. Niech naładuje mi trochę tego pstryka. Inaczej nie będę mógł go używać w ogóle. Pstryka to oni muszą mi ładować. Okej, okay, ciernia. Teraz to ja sobie trochę ten pstryk pewnie naładuję, co? Coś mi tam wzięło i jedną kostkę. I znowu vanish, czyli to ja sobie mogę użyć po to, żeby przeszło. Czyli zniknęło po prostu. Da mi duplikata? Nie, trójkę zwróciło. Nie było tego. Okej, okay, trójka. Atak. Okej, okay, zbiłem sobie całą tarczę, więc się wyleczę. 5-2. Okej, okay, w końcu nie będzie... Będzie silence. I będzie... Będą ciernie. Ale no, błazen nie jest wrażliwy na... Jest niewrażliwy na uciszenie. Na błazna uciszenie nie działa. Okej. Okay. Nie mogę tego użyć. Dobra, no to nie użyjemy. Atakujemy normalnie. W końcu jakaś walka z bossem, która trwa dłużej niż... Ile turze ja potrzebowałem, żeby pokonywać tamtych? Naprawdę mało. Okej, 6 i 3. Jestem ciekaw, jak będzie, kiedy na Pumpkin Spice'a weźmiemy tryb trudny. Jakie on ma skille osłabione, bo tego nie wiem. O, no tak. Tamto użyłem, żeby i tak kostki mi zabrał. Bo tutaj jest, że zadaje obrażenia takie, jakie na kostce, czyli może te skille nie będą jakby... Może nie będą miały ograniczenia jakiegoś. Może tak będzie, jak będzie ulepszenie. No najpierw jeszcze to ulepszenie musiałoby być, nie? Okej. Okay. Przelosowało mi na trójkę, bardzo fajnie. I mogę tylko użyć tego. Pstryk naładowany. No vanish. On za każdym razem dzisiaj vanisha używa. Co mi trochę psuje grę. Nawet jak mam tarczę, to vanish psuje. Szóstka sobie poszła. Akurat zdublowana się pojawiła. I nie mogę powiększyć, bo mam szóstkę. Mogę powiększyć to. Trójki nie mam, nie mam. No, czwórka sobie poszła. Okej. Okej, dwójka jest. Jeszcze jeden hound. Okej, no to duplikacja zaraz się użyje. Chwila, nie użyje się duplikacji. Rickroll to było to, co dawało mi tak, ciernie jemu, mi ciernie, a jemu, czy mi nadawało ciernie i dawało mi kostkę nową. Okej, okay, czyli dopóki miał jedynkę, to byliśmy trochę ograniczeni, jeśli chodzi o używanie kostek. Teraz jak użył czwórki, no to nie wiem, co jest czym. Przez całą walkę nie użył tylko echa. Przez całą resztę raz chociaż użył. Chociaż raz wszystkiego użył, oprócz echa.
tak, tu jest tarcza. Tu jest duplikacja. Ja się tarczuję. No. Jakieś dobre obrażenia w końcu. Nie mogłem użyć pstryka, bo nie miałem tej kostki, którą mogłem zduplikować. I ostatni skill, którego nie użył przez całą walkę, użył właśnie teraz. Jeszcze, okej, czyli wszystko, co jest w... Użył te skille, gdzie liczba statusów jest 3. No i nie mam szóstki, żeby duplikować. Okej. Bam. Przerzuć. Zabierz życie. Zwiększ limit ten. Okej. Jeszcze walczymy, nie? Ktoś mi w końcu zabrał więcej niż tam, nie wiem, 2 HP. Na poprzednich walkach to ja sam sobie zabierałem HP, a teraz ktoś mi zabiera. No i przez tarczę się przebija. No zabierają. No, to niezłe duplikaty. Znaczy niezłe te kostki, bo zniszczyło duplikaty, które same się pojawiły, nie? Jedno. Czyli tam był bam. Tu był znowu boom. Nie, boom tam było. Znika. To się leczymy chociaż. A teraz jak znowu Vanisha miałem, to mogłem go chociaż odrobinę poatakować. Tak się skille polosowały. Okej, nawiedzona. Ale przynajmniej dezorientacji nie ma. On chyba miał 5 teraz, nie? Teraz chyba miał 5. Mam 1 status. Czyli chyba 5 miał. Dobra. Duplikuj to. Rozdziel te kostki na 4. Okej, trochę się poobijam. Ale zaraz go nie będzie. Ta walka to już była bardziej wymagająca. Nie wiem czy... Dobra, wyleczmy się. I atakujmy tym jednym obrażeniem i koniec. I tak w sumie z tego leczenia nic nie miałem, bo miał ciernie. A no tak, miał ciernie, czyli nie miał 5. On miał 2 i 6 w tej ostatniej turze. No tylko ciernie nakładane były w jego stronę, a tak to wszystkie inne skille były nakładane w moją stronę. Od jego ataków. Dobrze. Dobrze, teraz Buster. Hej, hej, to ja. Jestem dobrym wojownikiem. Muzyka z pierwszego piętra, nie? A ty jesteś dobrym wojownikiem, przekonajmy się. Ta muza leci z reguły na pierwszym piętrze. Przecież może nam innych też lecieć. Częściej ją spotykam na pierwszym. Na innych też może lecieć. Okej, 10 obrażeń. Następna tura może z tym pstrykiem się uda. Ostatnie walki to nie mogę pstryka w ogóle używać. Ani jedne mało duplikatów ostatnio wyskakuje. Ogniste oddechy. Użył 2 takie. Nie boli mnie to, powiem wam. Okej. Teraz mi duplikata nikt nie zabierze. Więc ja duplikaty użyję tam, w jego stronę. Duplikaty tym razem kart, nie kostek. Kostek to za chwilę, najpierw karty. 3. Tarcza. No i leczenie. Lepiej nie mogłem. Lepiej zagrać tego nie mogłem. Okej, użyję wszystkie 3 w sumie. Na 4 to załaduję tylko te punkty z tej ostatniej kostki.
Tak, ma trzy oczka. Trzy oczka. O, okej, okay, trochę jest tych kostek. Dobra, zgaśmy to. Trochę stryka naładowała mnie. Jedynki są dobre na odbicia. Pyk, o, żelazne tarcze. No jakie mamy dobre kostki? Wysokie kosteczki. Takie mi dawać. Użyłem tam piątki, bo szóstki są dobre na cios tarczą, a piątki ciosu tarczą bym nie zrobił. Piątka by tam nie pasowała. Okej, okay, i on zrobi teraz dwa taki. Jakby zrobił trzeci atak, to by się zabił. Okej, okay, koniec. Nie naładowałbym sobie pstryka, bo miałem tarczę. A jak jest tarcza, to nie ładuje się limit. Ile jeszcze bossów? 3. Został do pokonania Young Man. Madison jeszcze była. Drake'a nie będzie, bo błazen nie może pokonać Drake'a. Więc jeszcze chyba tylko Madison została do pokonania. I ten Young Man. A komputerek był? Nie. Komputerek jeszcze może będzie. Komputerek w wersji bossa. Czy on taki tutaj jest? Drake'a na pewno nie będzie, no chyba, że nagle się pojawi Drake. Ale błazen chyba Drake'a pokonać nie może. Dobrze, to teraz tak. Odrzucamy to. Tarczujemy się. Już jest cios tarczą. Będzie na pewno jakaś minimum 2, więc sobie... O, właśnie, szóstkę mi dało. Okej, okay, no to... Duplikat i dwa ciosy tarczą użyjemy. Czy jeszcze może się coś da? Okej, okay, to... Użyjmy ciosy tarczą. I jeszcze zrobimy jakieś dobre ataki. Okej. Okay. Youngman, ty jaki byłeś? No tak, ty zmieniałeś imię na Lary i atakowałeś potężnie, ale w drugiej turze. Okej. Okay. Jak ile ja mam tych statusów, nie? Tarcza jest moja. Ale imię Lary jest od niego. I urok, 12 obrażeń też jest od niego. No i porażenie. Kostek mam dosyć mnóstwo. Okej, okay. Dwójka tam i zamienimy ją w szóstkę. Teraz dwójeczki i szósteczki, pięknie. Kwaśne cukierki zaraz się odrzuci. I boomy też się odrzuci. Okej. No nie mam jak tego użyć. A miałem myśl, żeby zostać z dwójką i na ten... A tak mieć, ale może jeszcze się zaraz dwójkę uda zorganizować. No, Rusty Hackshaw to nam zawsze, zawsze daje niskie. Szóstka sobie wróciła, nie? Szóstki mi nie podzieliło. Dobra. O, to jeszcze mogę zrobić tak. I... w ten sposób. No nie będę ładował tego.
nie skorzysta na tym. Nikt. Aha, i teraz będzie atak. Sam się walnął. Znowu się sam walnął. Teraz mnie walnie za 12. W niego już ciernie nie odbiły się, bo już ciernie zniknęły. Okej. Walka z nim, bo sam jest naprawdę długa. Ale bardzo fajnie, że bardzo fajnie jest wymyślane, że mogę z wszystkimi bossami walczyć tylko i wyłącznie. Użyłem tamto, żeby już się nie bawić w tarczę, żeby jak najszybciej go pokonać, to spaliłem sobie tamten skillek i tyle. Jeszcze nie ma końca, nie? Bo dopóki jest ta zapadnia, to nie ma końca. Finałowy boss jak będzie, to on mi się pojawi z zapowiedzią. Więc Madison. Madison. Maja jeszcze nie były. Mai nie było w sumie. No, nie było Mai. Szczerze mówiąc, to bardzo niegrzeczne, że próbujesz nas wciąż pokonać, skoro i tak wiadomo, że nie zdobędziesz pragnienia swego serca. Nie było Mai i nie było jeszcze kogoś. Chyba wszyscy już byli inni. I jeszcze Maję możemy spotkać. No bo Maja jeszcze się z nami nie spotkała na walce tutaj. Piątka tu. Jeszcze dwie tarcze. Okej, i atakujemy od tarczy. 5-5-5. W sumie piątki są dwie. Dwójka, trójka. No to łącznie daje nam 5 i czwórka. Dwójka, trójka to łącznie dało. Suma tego to jest snop, właśnie to 5, nie? Och. Okej, teraz mamy same piątki i mamy jakieś kostki, które sobie zgasimy. Zaraz się mogę wyleczyć z tego ognia. Mamy dosyć życia, że nie musimy się martwić o to. O to, że tracimy HP, to już możemy mieć, powiedzmy, machnięte ręką. Czyli mało nas to interesuje. Przy takiej ilości życia mało nas interesuje, że HP tracimy. Tym bardziej, że my mamy tarcze, które nam całą grę ratują. Znowu jest 9 tarczy. 30 życia stracone. Jeszcze 40. Dobra, ognicho będzie i trochę kozikiem poatakuje. Kozikiem zaatakował raz. Ona zaatakowała kozikiem raz. Ogniskiem zaatakuje dwa razy. Im dłużej się z nią walczy, tym ona jest trudniejsza, bo to ognisko to powiększa sobie o 2, bo robi powtórz atak. Okej, teraz nie mamy 5 kostek jak poprzedniej, mamy z powrotem 4. Na następną turę sobie załatwmy jakieś kostki. Tutaj Bumpy Kate'a też się użyje. Tarcza. I się uleczymy z tego ognia, które mieliśmy. I sobie te nogi na klatę przyjęliśmy, to z tego się wyleczyłem. Ok, teraz już się zaczyna robić niebezpiecznie, jeśli chodzi o walkę z Madison. Bo ognisko już teraz będzie zadawać bardzo poważne obrażenia. Siedem i osiem teraz będzie. No, 7 i 8. Więc się teraz ja ją trochę poatakuję. Dopóki mam pstryk naładowany, to nie będę używał tych kostek na pod ogniem. Okej, teraz mogę zgasić. Odbicie się zaraz użyję. Bama się odrzuci. No, no tak. Przepalimy to tylko po to, żeby użyć to na pstryku. Szóstki. Jedną może zmniejszymy. Ok, do czwórki. Cios tarczą. Jest 10 tarczy. Teraz atakujmy ten. Atakuj. Czwórka do dziesiątki.
czyli do ciosu tarczą, no i teraz koniec. Mogę się wyleczyć, niepotrzebne było. Tutaj potrzebuję... Ona nie zrobi ataku w tej turze w sumie. Ona nie zrobi ataku, bo się zabije. Więc mogę cokolwiek zrobić. Akurat kociołek był dopiero z dwie karty dalej. Nie byłem w stanie tego zrobić. Więc jak ona zrobi atak, się zabije. O, okej. Dlatego też nie zrobiła ataku. I tak ginie. Więc ona ataku nie zrobiła. Okej, i będzie Maja, nie? O, jest Maja, o, ale jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Kto jeszcze będzie? Nie pamiętam ilu, kto tam jeszcze jest. Jest Maja i potem może będzie komputerek, o ile on będzie. Witaj ponownie, Słodziaku. Chcesz się spotkać ze śmiercią? Bo mogę pomóc. No, nie spotkam się ze śmiercią, lecz z ujrzeniem, jak mała pszczółka odlatuje sobie do ciepłych krajów. O ile pszczółki w ogóle odlatują do ciepłych krajów, nie? Piątka idzie tam. Tego kara tu użyjmy. Odrzucamy, co się da. Okej. Czy jak odrzucę, to się opłaci? Rusty Hackshot to było do dzielenia, nie? Czyli atakujemy tym. Tak, to było do dzielenia. Atakujemy. Jak nie mam korzyści z tego, że sobie tarczę nałożę, no to atakuję tym, co zadaje obrażenia. Pszczele żądełka. Pszczele żądła. Jedno, drugie i trzecie. Okej, może maksymalnie 16 zadać. Czyli tak jak Buster. Wow. Okej. Poraziła mi coś. Okej. Podzielmy to na 4 kostki. Więc pewnie mi jedynkę odda i tak. Dokładnie. To porażone odrzucamy. I atakujemy z tego, co tu mamy. Nie zrobi ataku jedynką, więc trzeba zrobić w tej kolejności. Czy da się coś jeszcze wykombinować? Jak to odrzucę, to lepiej nie będzie, więc atakujemy. Dobra, zrobi ataki w sumie 3 znowu. Trochę sobie tarczy zabrałem przez te ciernie, nie? Użyłem tego kara i zabrało mi 2 tarcze. Okej, odrzucamy to, co niepotrzebne. Trójki się użyje tam, więc tu użyjmy piątki. Mamy dużo możliwości, więc możemy sobie korzystać. Odrzuć. Bumy się oczywiście też odrzuci. O. Teraz straciłem tylko 4 życia, ale nie straciłem tarczy. Bo nie miałem jeszcze nałożonych cierni, nie? Na siebie. Okej. O, jeszcze żelazną tarczę się użyje. I się użyje odbicie. Okej. Użyłem to 6, bo i tak tutaj. No, 6 dostałem z powrotem. Okej, czyli. Lepiej nie mogłem zrobić. To było najlepsze, co mogłem zrobić. W ten sposób zagrać. W ten sposób zagrałem. 25 życia mamy i 10 tarczy. Czyli nasza.
Maja ginie. Bo akurat to, co mogłem użyć, to mi nie poraziło. Te też mogłem użyć, ale tamto najlepsze mi nie poraziło. Teraz mamy trochę tarczowych rzeczy, więc mogę to w sumie wykorzystać i koniec. Ok, zadałem jej 10 razy więcej obrażeń niż potrzebowała. Potrzebowała jedno obrażenie, zadałem tego 10. I co, piętro 14 będzie boss? Tak. O, jesteś Drake. Czyli mogę jednak walczyć. Ok, mogę walczyć z Drake'em. Jako błazna. No tak myślałem, że można walczyć błaznem z Drake'em. Tylko nie miałem wcześniej takich przypadków. Bo zawsze jak gra się błaznem w normalnej odsłonie Dicey Dungeons, nigdy się nie losuje Drake. O, znowu jakaś kostka chce ze mną walczyć. Cóż, powodzenia, jestem prawie nieśmiertelny i żyję od blisko 5 wieków, więc lepiej trzymaj za siebie kciuki. No dobra, czyli 13 pięter jest i potem 14 piętro boss finałowy. I dało mi dwa te kołki. Dało mi dwa kołki. Ogólnie to jest muzyka menu głównego kostek. Dało mi te dwa kołki, co jest ważne, bo jeśli naładuję... Nie buduję dużej tarczy. Jeżeli naładuję mi jeszcze pstryka, a zrobi to na pewno. Wiecie dlaczego, nie? On ma truciznę, więc tarcza jest tylko na wysysanie tej krwi. Więc się nie wyleczy, jak mam tarczę. Ale no... Będzie truł. Będzie truł. Godzinę gramy już, prawie. I aż gra z menu głównego się włączyła w tle. Muzyka. Ok. Użyjmy szóstki tam. Sprawdzałem, czy może jakoś się dało utworzyć z tego piątkę, ale chyba nie. Nie utworzy się z tego piątki, jak się te kostki połączy. Załapaliście, co miałem na myśli. Okej. Drewniane kociołki na potem. Na potem. Jednego będzie trzeba później naładować. Najpierw to ci to życie musimy pozabierać. Tego akurat w sumie nie mogłem zignorować, nie? Jak tam miałem do wyboru ignorowanie albo wzięcie tego zestawu. Ok, i teraz ładujemy jeden. Co, trochę pobije się sam, nie? Tak, nie wyleczył się, zabrał mi tarczę. I przy okazji sam się walnął. Ok, mam ślepe kostki, 3. Tarcza. Nie odrzucam tego, bo nie chcę potem tego szukać. Ok. I teraz jak mnie to walnie, no to... Czy on to załaduje? Załaduje to, nie? Tak, załaduje. No idealnie miał 15. Więc jak mnie to walnie, to ja mogę pstrykiem cię wykończyć. Patrzcie to. Haha. Z pierwszego kołka nie było efektu, ale drugi kołek wykończył. Więc w przypadku błazna, jak dało mi dwa kołki, to mi wisiało, że tam jest 40 punktów potrzebnych. Walka zrobiona. Skończona. Wierzę, że żaden z naszych uczestników nie wygrał jeszcze pragnienia swojego serca? Dobrze wiem, że wygrał. Tylko ty wciskasz kit, że nie. Cóż za niesłychanie tragiczna pasca. Tak czy owak, czy raz na kolejny nieszczęśliwy obrót kołem. A kto wygrał pragnienie swojego serca? Oczywiście błazen. Bo on chciał... No zdradził panią losu. Błazen był kiedyś przeciwnikiem, teraz jest, no, kostką. Więc on wygrał pragnienie swojego serca, bo chciał spróbować swoich sił z przeciwnikami, którzy kiedyś byli jego
przyjaciół mi, nie? Ojej, co za peszek. Może następnym razem wyjdzie. Tak jest, mamy bostrasz. Kolejny bostrasz ukończony. Błazen, no to jeszcze jedynkę musi skończyć. Czyli powiedzmy, że bonusowa runda. Następny odcinek dla Wiedźmy. Bostrasze to są... Może robiliśmy kiedyś bostrasz, jak widać. Bo jedną porażkę zaliczyliśmy tutaj. Okej. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Dzisiaj to był build taki, że nie mogli nas pokonać. Tarcza, jest jeszcze raz tarcza. Nikt nam nie mógł zrobić krzywdy, bo ta tarcza była zbyt dobra. No. To do zobaczenia w odcinkach następnych. W dniu dzisiejszym jeszcze 3 będziecie mieli z Dice Dungeons 2. Cześć!